Dowcip 1. Małżonkowie zgasili światło i położyli się do łóżka. Bądź raz czuły, prosi żona, i powiedz mi przed snem coś miłego. Na przykład, kochanie moje najsłodsze. Kochanie moje najsłodsze. Powiedz jeszcze, mój najdroższy skarbie. Mój najdroższy skarbie. A teraz wymyśl coś sam. Dobranoc, Krystyna. Dowcip 2. Sąd Najwyższy pyta oskarżonej. Czy przyznaje się pani do postrzelenia swego męża? Gdy ten oglądał mecz? Tak. Przyznaje się. Czy może pamięta pani, jakie były jego ostatnie słowa? Oczywiście. Wołał, no dalej, strzelaj. Dowcip 3. Czy to prawda, że żona cię opuściła? Ależ skąd? Zawsze kończy się na obietnicach. Dowcip 4. Mąż i żona jadą samochodem przez wieś. Nie odzywają się do siebie, bo są świeżo po kłótni. Nagle żona spostrzega stadko świni i pyta pogardliwie męża. Twoja rodzina? Tak, teściowie. Dowcip 5. Spotyka się dwóch kumpli z wojska. Dawno się nie widzieli. Co tam u ciebie słychać? Pyta jeden. Ej, nic takiego, ożeniłem się, odpowiada drugi. To musisz być szczęśliwy. No, muszę. Dowcip 6. Małżeństwo wychodzi z kina po miłosnym filmie. Siadają na ławce w parku i całują się na całego. Podchodzi policjant. Proszę państwa, to jest zabronione w miejscu publicznym. Otrzymujecie mandat. Pan 50 zł, pani 500 zł. Dlaczego ja tylko 50 zł? Pyta mąż. Pana widzę tu pierwszy raz, odpowiada policjant. Dowcip 7. Chodzi facet w środku nocy po sypialni, żona się budzi i mówi. Janusz, co ty tak po tej sypialni chodzisz? A, bo mam ochotę na seks. No to chodź. No to chodzę. Dowcip 8. Małżeństwo je obiad w restauracji. Żona w pewnym momencie oblała się zupą. O rany. Popatrz, kochanie, wyglądam jak świnia. Na to mąż. No i jeszcze oblałaś się zupą. Dowcip 9. Mąż z żoną leżą wieczorem w łóżku. Mężowi zachciało się pić, a że leżał do ściany, zaczyna powoli przechodzić przez żonę. Ta, sądząc, że mąż ma ochotę pobaraszkować, mówi. Zaczekaj, synek, jeszcze nie śpi. Po pewnej chwili mąż ponownie próbuje przejść end żoną, bo dalej męczy go pragnienie. Mówiłam ci, zaczekaj, bo mały jeszcze nie śpi. Mąż wytrzymuje jeszcze chwilę, a potem wstaje delikatnie, żeby nie przeszkadzać żonie i nie budzić dziecka. Idzie do kuchni, odkręca kran i nic, nie ma wody. Sprawdza w czajniku, też nie ma. Pić mu się chce okropnie, wyciąga więc z lodówki szampana. Żona, słysząc huk otwieranego szampana, pyta. Co ty tam robisz? Na to dziecko, które jeszcze nie spało. Nie chciałaś mu dać, to się zastrzelił. Dowcip 10. Żona, żegnając się z mężem, poucza go, jak ma się zachowywać na wyjeździe integracyjnym. Pamiętaj, nie chodź do późna z koleżkami, nie pij, nie tańcz z innymi kobietami, nie szukaj przygodnych znajomości. Coś jeszcze? I baw się dobrze. Zasubskrybuj i kliknij w dzwoneczek, a nie ominie cię porcja dobrego humoru.